Ja nie ukrywam, że od zawsze jestem fanką Marceliny Zawadzkiej i uważam, że jest przepiękna, przesympatyczna, miła i też taka ciepła, otwarta. Nie ma w sobie zawiści, to jest bardzo ważne w tym środowisku, więc od kiedy Marcelina była Miss, to mi się wydawało, znaczy do dziś mi się wydaje, że to była nasza najpiękniejsza Miss. Oczywiście Aneta Kręglicka, która była Miss Świata, no to taka kultowa postać w tym środowisku. Natomiast jeśli chodzi o takie Miss, które teraz niedawno miały te tytuły, to Marcelina Zawadzka. A czy kariera na przykład o Marcelinie Zawadzkiej teraz pojawia się w telewizji, prowadzi programy? Czy to jest kariera, którą chciałabyś powtórzyć? Czy to jest coś, czym się interesujesz, czy raczej masz inne plany zawodowe? Do tej pory cały czas myślałam o tym, że mam inne plany zawodowe. Jestem sportowcem, tancerką i w tym kierunku chciałam się rozwijać. Natomiast coraz częściej mi się zdarza gdzieś tam bywać w programach śniadaniowych, bywać w telewizji. I nie ukrywam, że coraz bardziej mi się to podoba, coraz swobodniej się w tym klimacie czuję. Ale tak naprawdę jestem osobą, która podejmuje różne wyzwania, więc jak napływają jakieś propozycje, to analizujemy razem z biurem Miss Polonia, czy warto w to wchodzić, czy nie. Więc ciężko mi powiedzieć, co będę robiła za kilka miesięcy.